Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy zamiarze, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie aż 15 nowych skinów, które zostaną dodane wraz z nową aktualizacją. Ale zanim przejdziemy do testowania skinów, przypominam wam, że trwa konkurs na przekozacki skin do bóla. Skin zgarnia aż 6 osób, a w dzisiejszym odcinku wygrywają 2. Tutaj wam się wyświetlają szczęśliwi zwycięzcy, odezwijcie się na mój e-mail, który znajdziecie w opisie, a ja wam podeślę linki, dzięki którym będziecie mogli w nie kliknąć i odbierzecie skin do bóla. Zostały mi do rozdania jeszcze 4 skiny, więc jeżeli chciałbyś go zgarnąć, zostaw łapkę w górę, w komentarzu napisz hashtag AlejCatBullGiveaway, no i co najważniejsze, wpisz kod Farel do sklepu w grze Brawl Stars. Jeżeli już to zrobiliście, za wszystkich mocno trzymam kciuki, a w jutrzejszym odcinku ogłoszę wyniki konkursu. Moi drodzy państwo, jesteśmy już na moim koncie w wersji deweloperskiej i jak widzicie, mamy nowe lobby. Wygląda mega fajnie. W stylu takim japońskim. Zaczniemy sobie na początku może od sprawdzenia, jak teraz można customizować postać, bo zobaczcie, mamy w lewym górnym rogu nowe okienko, które sobie klikam i mamy tutaj kartę bitewną, okej. Jest coś takiego jak karta bitewna domyślna. Domyślne są wyświetlane dla wszystkich zadmiarzy bez niestandardowej konfiguracji. Klikamy sobie na przykład El Primo i co my tutaj możemy zrobić? Wybrać na przykład co? El Primo wybierzemy, okej. Następnie klikamy oczko, wybierz ikonę do wyświetlania tylko dla zadymiarzy El Primo. Dobra, na przykład dajmy tutaj, nie wiem, coś takiego. Lecimy dalej i mamy dalej. Wybierz odznakę do wyświetlania tylko dla zadymiarza El Primo. No dobra, na przykład tego w masce. A, tutaj sobie to edytujemy. Okej, na przykład damy takiego luchadora. I ostatnia zakładka to jest wybierz tytuł do wyświetlania tylko dla zadymiarza El Primo. Dajmy na przykład piękniś. I zobaczcie, w lewym dolnym rogu pod napisem kod Farel jest piękniś. Ciekawa sytuacja i tak każdą postać będziemy teraz mogli edytować. Szczerze, podoba mi się coś takiego, więc będziemy mieli możliwość edytowania sobie dodatkowo każdej postaci. Kiedy klikniemy w prawy górny róg, mamy też poziom mistrzowski. Zobaczcie, mamy taką aleję pucharków, którą możemy ukończyć i na końcu mamy nową odznakę, wyjątkową ikonę gracza oraz El Luchador, tytuł gracza. Fajnie to wygląda, powiem wam szczerze. I oczywiście każda postać będzie miała taką aleję pucharków. Wybierzmy sobie nowego skina. El Mayor Domo. Wygląda przekozacko i próbujemy. Mamy aleję treningową. Uderzmy z pięści. Czy jest nowa animacja ataku? No niestety nie jest. Ta sama pięść. Przypominam, że ten skin będzie dostępny za pierwszy poziom w karnecie bojowym. A jak będziesz kupował karnet bojowy albo jakieś gemy, nie zapomnij o kodzie Farel w sklepie wariaciku. Uwaga, moi drodzy, patrzcie. Leci. Łokieto. Boom. I powiem wam, że Ultimate Attack chyba nieco lepiej wygląda. Zobaczcie, El Primo się podpala. Boom! I uderza w ziemię. No chyba, że każdy skin El Primo, jak się podpala, ma taką złotą poświatę. No, ten skin osobiście mi się naprawdę bardzo podoba. I daję mu 8. Dlaczego 8? Ponieważ nie ma nowych dźwięków i nowych animacji. Kolejnym skinkiem jest skin do Piper. Trojednik Piper? Co? Bardzo dziwna nazwa, ale spójrzcie, jak ona przekozacko wygląda. Ta parasolka jest przekozacka, zarąbista szata. We włosach ma spinkę w kształcie czarnego motyla. No i mam nadzieję, że mnie nie zawiodą, że jej podstawowy atak będzie ładniejszy. Uwaga, strzelamy. Puu! O tak, zobaczcie! Nie, no nie mam pytań. Ten strzał zamienia się w motylka. Ale coś, to jest coś pięknego. Uwaga, odpalmy sobie teraz ulcika. Lecimy ultem i uwaga, co Piperka zrzuca? Ej, nie wiem co to było, jeszcze raz sprawdźmy. Nie no, te motelki są przepiękne. Ten skin dostaje 10 na 10, jeszcze raz. Odpalamy ulta i co ona wyrzuca? Jakby takie granaty z motylkiem u góry, tak? A gadżet ma nową animację? Puh! Gadżet chyba też ma nową animację, więc moi kochani, ten skinek jest z Ligi Mocy. Każdy będzie mógł go odblokować. Ja temu skinkowi daję 10 na 10, a wy oczywiście też oceniajcie w komentarzu skinki i napiszcie, który wam się najbardziej podoba. Gray też dostał skinka. Jest nim Detektyw Gray. Tak wygląda. I ma też drugą formę. Wersja Noir z czerwoną ręką. To wybierzmy sobie tą wersję i sprawdźmy. Uwaga, strzelamy i... Okej, jednak jest, moi drodzy, nowy podstawowy atak. Tym razem Gray już nie strzela z palca czarną wiązką. Teraz strzela, moi drodzy, jakąś rakietką. Uwaga, dajemy ulta. Czy teleport będzie inny? Puh! No nie, teleport jest ten sam, a gdy użyjemy gadżetu... Uwaga, czy jest nowa animacja? Ciach! No nie, niestety też nie, więc dalej przyciąga laską. Co mogę powiedzieć? No, nie jest to zły skinek, ale daję mu maksymalnie 7. Wybierzmy sobie też tego podstawowego skina. Wypróbujmy. I uwaga, strzelamy. Niestety, niczym się atak nie różni. No dobra, zobaczmy jeszcze ultimate atak. Rzucamy pół. Okej, patrzcie.
jest nowy teleport, dla Greya w wersji podstawowej detektywa. I ta wersja będzie kosztowała 79 gemów, a wersja Noir, czyli ta, którą testowaliśmy pierwsza, będzie dostępna za 29 gemów, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy już mamy kupionego tego skina. Więc niestety musimy kupić pierwszą wersję, żeby odblokować drugą. No to czas przetestować skina do Bulla. Dachowiec Bull, tak go przetłumaczyli. No dobra, ten skin jest przekozacki, zobaczcie. Bull ma teraz kotka ze złotą łapą, jak Midas. I generalnie to jest 1:1 miałśniak z Fortnite'a. I te futerko jest przekozackie. Bull w futrze takiego, wiecie, pimpa. I takie spodnie w paski różowe. Mega fajny skinek. Mi się podoba i od razu mu daje 10 na 10. I pamiętajcie, że wy możecie zgarnąć tego skina. Co musicie zrobić? Obejrzyjcie początek filmu jeszcze raz. I uwaga, zwycięzcy konkursu otrzymają tego skina 2 dni przed oficjalną premierą tego skina w sklepie. Dobra, sprawdźmy sobie strzał podstawowy. Boom! Lecą kocie łapki, a później drapią podłogę. Spójrzcie na to! Mega fajny skinek. Dobijmy sobie ulta. Swoją drogą, on strzela z tego kota, nie? Czyli to jest taki kałaszni kot! Dobry suchar, co nie? Uwaga, strzelamy. I mu wylatuje to z buzi? Chyba tak. Dajemy ulta, uwaga, boom! O kurcze! Wow, poczekajcie, poczekajcie. Nabijmy ulta i zróbmy to w drugą stronę. Czyżby tarcza w kształcie kota była z przodu? Oczywiście, że tak. To jest ten kot z tą opaską na oku. Dobra, ten skin jest 10 na 10. Nie ma to tamto, moi drodzy. Najlepszy skin do Bulla, który został dodany do tej pory. I uwaga, dachowiec Bull będzie kosztował 149 gemów. Więc bierzcie koniecznie udział w konkursie, bo naprawdę warto. Wy, moi kochani, też możecie ocenić mojego skina w skali od 1 do 10. Takie przekozackie koszulki, bluzy, poduszki i inne gadżety znajdziecie w moim sklepie pixieshop.pl, do którego link znajdziecie w opisie, więc serdecznie zapraszam. Sprawdźmy sobie nową Nani. Dzwonkowa Nani. Tak ona wygląda. Wow, 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 jakie miała ulti, widzieliście to? Fajna cieszynka i zobaczcie, jak jej pomocnica jest teraz przebrana w kształcie jajka. Coś pięknego. No mam nadzieję, że podstawowy atak jest inny. Uwaga, strzelamy. Puu, tak, strzelamy jajkami wielkanocnymi i przed nami robi się taka aura, widzicie? Nowa. Mega fajne, uwaga, odpalamy teraz bocika naszego. Puu! Nie no, bocik jest taki transparentny i to jest jajko ze skrzydełkami. I jak wybucha, to sypie się konfetti. No dobra, powiem wam tak. Z Brawl Talka myślałem, że ten skin będzie gorszy, a jest naprawdę bardzo fajny. Dajmy teleport jeszcze. Ciach. Teleportu nie ma nowej animacji, ale poza tym wszystko jest nowe. Więc ten skinek oceniam na 9 na 10. Oczywiście ten skinek do Nani będzie kosztował 79 gemów i będzie dostępny dopiero w kwietniu. Pan Otis też dostał skina. Oni Otis. Zobaczcie, jak kozacko wygląda. Będzie kosztował też 149 gemów. Ale ten skin do Otisa jest chyba najlepszy, jaki został dodany do tej pory. Okej, strzelamy. I zobaczcie, strzelamy jakimiś fajnymi chmurkami. Są takie chmurki, jak Songo latał w Dragon Ballu na niej. Mi się bardzo podoba. Uwaga, dajemy teraz ulti. Fuu! Strzeliliśmy jakąś gwiazdą, rozgwiazdą, tak? No dobra, nowych dźwięków nie ma, ale sam wygląd jest bardzo fajny. 149 gemów, trochę sporo, więc daję mu 8 na 10. Dynamike też dostał nowego skina, Tengu Mike, tym razem Dynamike. Wow, ma taki wielki lampion z tyłu na plecach. To chyba jest lampion. I on rzuca też lampionami. I patrzcie, on troszeczkę się świeci, widzicie to? Wow, ma też taką kozacką maskę. Też będzie kosztował 149 gemów. Coś mi się wydaje, że Supercell chyba wie, że ludzie na Dalekim Wschodzie mają pieniążki, więc dlatego te skiny są takie drogie. Testujemy. No i uwaga, zaskocz mnie. Leci ten lampion. Nawet lecą dwa lampiony. Co jest? Ej, to będzie zmylało graczy. Zobaczcie, niby jeden atak, a lecą dwa lampiony. Ciekawostka. Dajmy ulti, co poleci. Uwaga, woo! To, co ma Dynamike zazwyczaj na plecach, jest rzucane w ulti. Czy robi takie wrażenie? Powiem wam szczerze, że nie. Ale okej, okej, tutaj plusik, za to, że jak użyjemy gadżet, to nie lecą dynamity, tylko lecą normalnie lampiony. Więc tutaj daję 7 na 10, nie więcej. Ostatnim skinem z serii Akashi jest Kitsune Lola. Wow, ona tym swoim, to jest chyba lis w tym momencie, chlapie farbą. Wygląda naprawdę mega fajnie, podoba mi się ten lis. Wygląda jak Vulpix, taki Pokémon. Też będzie kosztował 149 gemów, sporo. No to lecimy z tematem, pach, pach, pach i strzelamy. Czym my strzelamy? Kwiatkami czy łapkami lisa? Chyba to są kwiatki, dobra, dajemy ulti.
Pojawił się nasz Samon i nasz Samon wygląda tak samo jak my, więc bardzo fajnie. Dajmy sobie jeszcze to. Tarcza nam się nie zmieniła. Co mogę powiedzieć? No, mi się ten skin podoba, ale czy jest warty swojej ceny? Chyba nie, więc też 7 na 10. Sprawdźmy sobie nową Jessie. Letnia Jessie, zobaczcie, teraz sobie wyciska włosy, nakłada na tyłek oponkę. Okej, okay. A tutaj Tanuki Jessie co robi? A, strzela teraz sobie ze swojej drewnianej strzelby, czyli te skiny są remodelowane. Zostały dodane do nich też animacje, więc bardzo fajnie. Więc jak macie te skiny, no to będziecie mieli je w nowej odsłonie. Tak samo jest w przypadku Penny. Sprawdźmy sobie króliczka Penny. Teraz Penny podrzuca swoją strzelbę, spada. Okej, jeszcze raz to zobaczmy. Podrzuca strzelbę, zagląda do kuferka i podnosi. Okej, a króliczek mroczny? Nie no, mroczny króliczek robi to samo? Najgorzej, myślałem, że animacja będzie troszeczkę inna. Zobaczmy, czy Jessie atak się zmienił. No niestety nie. Czyli rozumiem, że zostały dodane tylko nowe animacje. Dokładnie tak. Zobaczmy, czy mroczny króliczek Penny strzela inaczej. Okej, okay, ma taką ciemną marchewkę. Beczka jak wygląda. Tak samo, okej. Okay. Postawmy mortar. Mortar strzela tak samo, no dobra. Zobaczmy, czym się różni różowy króliczek. Strzelamy, marchewka jest inna. Beczka jest taka sama. A ultimate attack, hop. Leci armata i... Buu! Ultimate attack wygląda tak samo, więc różni się tylko kolorem marchewki. Karl został, moi kochani, sułtanem Karlem, który lata teraz na dywanie, jest władcą księżyca i wygląda przekozacko, spójrzcie na to, coś pięknego. Sułtan Karl oczywiście będzie kosztował 149 gemów, dużo. Ale mam nadzieję, że nas zaskoczy. Rzucamy i rzucamy czym? Aha, rzucamy księżycem po prostu. Szczerze nie wygląda, jakbyśmy latali na dywanie. Nie, jest jednak taka poświata jakby dymu za nami. Dymu albo kurzu, uwaga, ulti. No, kręcimy tym księżycem, ale dodałbym jeszcze jakieś takie odblaski, gwiazdki czy coś takiego. Odpalmy coś teraz. Niebieski ogień mu dali, no dobra, spoko. Czy dałbym za to 150 gemów? Chyba nie. Więc daję mu 8 na 10. Frank dostał nowego skina z programu Supercell Make, czyli któryś z widzów go stworzył i wygrał ten konkurs. Spójrzcie na to, jaki jest przekozacki. To jest chyba najlepszy skin do Franka. Rycerz ducha Frank. Wow, testujemy. Proszę, niech atak będzie inny niż zawsze. Boom! O tak, zobaczcie, jaką robi dziurę w ziemi. Tego skina będę miał na pewno w swojej szafce, moi kochani. Taki skinek, no... To jest coś po prostu, to jest coś. Uwaga, ult. Hop, boom. Coś pięknego, 149 gemów. Tutaj warto wydać, bo tyle będzie kosztował ten skin. Nie no, ja się jaram w opór. Mi się mega podoba. O, i zobaczcie jeszcze. Dodatkowa animacja była. Nutek nad głową, jak użyliśmy gadżet. Ten skin dostaje 10 na 10. Janetka dostała swój nowy skin. Już nie jest super bohaterką, która lata, tylko jest tym razem gwiazdą popu. Gwiazda popu Janet. Wow, wow, wow. Jaka animacja. Zobaczmy to w lobby, uwaga. Zobaczcie, jak to wygląda kozacko. Coś pięknego. Ten skin będzie kosztował 79 gemów, więc z pewnością każda dziewczynka sobie go kupi, bo wygląda kozacko. Strzelamy gwiazdami z mikrofonu. No, jestem ciekaw, jak wygląda ultimate attack. Uwaga, odpalamy. Woohoo! I co, zrzucamy? Disco kule zrzucamy. Nie no, to jest coś pięknego, moi drodzy. Zarąbisty skinek, też będę chciał go mieć. I uwaga, stawiamy głośnik. Czy głośnik ma nową animację? No niestety nie, głośnik jest ten sam, więc najgorzej, ale ultimate attack jest przepiękny. Przelećmy się jeszcze raz tym skinem. Pyk i lecimy, let's go. Zobaczcie na to, coś pięknego. 10 na 10. Jeżeli wytrwaliście do samego końca, napiszcie w komentarzu, który skin według was jest najlepszy. Nie zapomnijcie wziąć udziału w konkursie, wystarczy zostawić łapeczkę w górę, zasubskrybujecie kanał i wpiszecie kodzik Farel do sklepu. W jutrzejszym odcinku ogłoszę dwóch szczęśliwych zwycięzców, którzy zgarniają nowy skin do Bulla. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, hej!